Rzeczywiście nie byliśmy w stanie przewidzieć w styczniu czy w grudniu, planując 2020 rok, że sytuacja pandemiczna wystąpi. I na początku, w marcu, było to zaskoczenie nie tylko dla nas, ale oczywiście, co jest bardzo istotne, dla naszych klientów. Wtedy faktycznie można powiedzieć, tak mówiąc kolokwialnie, niektórzy z naszych klientów zaciągnęli ręczny hamulec, bo nie wiedzieli, jak ta sytuacja się rozwinie. Niemniej jednak my, reagując praktycznie natychmiastowo, jeżeli chodzi o taką naszą działalność operacyjną, przeszliśmy w 100% na pracę zdalną. To spowodowało, że nasi klienci zauważyli, że pomimo turbulencji my jesteśmy w stanie bardzo skutecznie i w dalszym ciągu wspierać. Nie jest to dla nas nowość, bo pracowaliśmy w ten sposób z naszymi klientami już wcześniej, więc po prostu zwiększyliśmy w marcu skalę działania, przechodząc na w pełni zdalny model. Patrząc na wyniki poszczególnych linii biznesowych w 2020 roku, które publikowaliśmy, jeszcze jesteśmy przed konferencją taką prasową, gdzie będziemy publikować i omawiać wyniki za cały 2020 rok, ale był to najlepszy rok w naszej historii. Branża, myślę, że cała branża IT, bo to nie dotyczy tylko nas, czyli tej części usługowej, czy w przypadku SoftwareMind, a w przypadku grupy Aileron, części też produktów dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy healthcare. To każda branża, z którą współpracujemy, pomimo tego, że wiele z nich musiało ograniczyć swoją działalność, zauważyła, że to, w czym my się specjalizujemy, czyli kanały elektroniczne, są w sytuacji pandemicznej tak naprawdę jedyną metodą dotarcia z ich usługami czy produktami do ich klientów końcowych. Więc te organizacje, z którymi współpracujemy, przyspieszyły po prostu wiele projektów wewnętrznych transformacji cyfrowych. No i tak jak powiedziałem wcześniej, my się po prostu w tym specjalizujemy. W innych obszarach być może wstrzymały swoje budżety, ale w tych obszarach przyspieszyły działania, położyły, mówiąc kolokwialnie, pieniądze na stół, dlatego że widzą w tym obszarze swoją szansę i nie tylko, myślę, w pandemii, ale w ogóle postrzeganie kanałów elektronicznych i dotarcia w sposób zdalny do klientów naprawdę zmieniło sposób postrzegania na rozwój biznesu w wielu branżach i wielu naszych klientów. Jedynym takim obszarem, w którym zauważyliśmy spowolnienie, który również mamy w swoim portfelu, to jest obszar hospitality. My wewnętrznie to nazywamy hotel tech, i który oczywiście został bardzo mocno dotknięty pandemią. Po prostu branża hotelarska była przez długi okres czasu, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie, w długim lockdownie. I oczywiście mówię to z przykrością, bo tam mamy wielu przyjaciół, ciężko pracujących ludzi, którzy przez lata budowali swoje biznesy i teraz muszą mierzyć się z trudnościami, których nikt nie mógł przewidzieć. Ale w naszej strukturze przychodów ten obszar to tylko 2%, więc my też ograniczyliśmy sposób działania w tym obszarze, więc impaktu na wynik ogólny grupy był minimalny. SoftwareMind jest software house'em, ale powiedziałbym takiej nowej generacji. Budujemy rozwiązania na zamówienia klientów, stając się jednocześnie partnerami dla ludzi mających ambicje, powiedzmy, zmiany świata. Ludzi z czasami na pozór szalonymi pomysłami, które pomagamy im elastycznie realizować. Jesteśmy więc nie tylko, powiedziałbym, specjalistami IT, ale stajemy się dla tych ludzi, których nazywamy game changerami, prawdziwymi partnerami w biznesie. I rzeczywiście w tym miesiącu zamknęliśmy z sukcesem proces i finalnie podpisaliśmy umowę inwestycyjną z największym funduszem private equity w Polsce i jednym z największych w Europie Centralnej i Wschodniej, ze strony Enterprise Investors, który był prowadzony przez doświadczonego partnera Rafała Batora z udziałem Jakuba Kuberskiego, i obaj panowie mają doświadczenie w rozwoju grup technologicznych.
Fundusz ma bardzo dobrą reputację na rynku, co jest istotne dla naszych klientów i zrealizował z sukcesem wiele wyjść z inwestycji, co z kolei jest istotne dla naszych akcjonariuszy. Ta transakcja polegała na sprzedaży części udziałów w SoftwareMind oraz dokapitalizowaniu spółki kwotą 71 milionów. W efekcie tego Enterprise Investors objął udziały na poziomie 50,2% udziałów w kapitale zakładowym SoftwareMind, ale obecny zespół zarządzający SoftwareMind w dalszym ciągu będzie prowadził spółkę i zarządzał nią, jak to się działo do tej pory. I celem tej transakcji jest przede wszystkim wzmocnienie dynamicznego rozwoju usługowego. To jest właśnie ten obszar jest skupiony w SoftwareMindzie. Do SoftwareMind wniesiony został cały sektor, który w grupie Aileron nazywany był dywizją Enterprise Services. Ten obszar bardzo dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatnich powiedzmy dwa i pół roku podwoiliśmy go i w dalszym ciągu widzimy bardzo duży potencjał. Rynek usług w najbliższych kilku latach naszym zdaniem i nie tylko naszym, ale zdaniem wielu analityków rynku będzie się rozwijał globalnie na poziomie 8 lub więcej procent rok do roku. A my mamy potencjał, a z całą pewnością mamy ambicje rozwijania się coraz szybciej. I proszę zobaczyć, co dzieje się w Polsce. Wielotopowych międzynarodowych firm IT nie bez powodu tutaj lokuje swoje centra R&D. Widzą podobnie jak my ogromny potencjał u nas, bo mamy znakomitych specjalistów, ludzi otwartych z doskonałym wykształceniem. Ja bym powiedział, że porównując do innych okresów, wiedza i wykształcenie to ropa czy złoto naszych czasów. Musimy tylko dbać o to, żeby ten potencjał sprawnie odkrywać i pokazywać światu. Wszyscy obecnie szukają specjalistów różnych specjalizacji w obszarze IT i oczywiście moglibyśmy budować nasz zespół organicznie, ale my chcemy wykorzystać to właśnie, co my widzimy, czyli takie okienko możliwości, takie okienko czasowe, które jest obecnie na rynku i jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój z jednej strony naszych kompetencji, żeby coraz bardziej stawać się dla naszych klientów czy potencjalnych klientów takim, mówiąc po staropolsku, one-stop shopem, czyli rozwój kompetencyjny, ale również rozwój geograficzny zwiększający skalę działania. I te pozyskane pieniądze wraz z własnymi środkami dają nam możliwość finansowania akwizycji w przedziale 150-200 milionów złotych. I patrząc na otaczające nas kraje, widzimy, że u nich udało się zbudować duże firmy IT. I więc dlaczego nie mielibyśmy powtórzyć tego sukcesu również u nas? U nas jest, mówiąc u nas, myślę o Polsce, mamy jednak dosyć spore, ja bym powiedział, rozwarstwienie. To znaczy jest wiele bardzo fajnych, interesujących, małych organizacji i jest kilka dużych firm. Wydaje się, że nie ma zbyt wielu firm takich pośrodku. Więc my chcemy dać możliwość tym znakomitym zespołom dołączenia do takiej platformy, którą chcemy budować i mamy ambicje zbudowania czempiona usług IT z polskimi korzeniami, ale międzynarodowym zasięgiem działania. Coś, co my nazywamy, znowu nie mam lepszego określenia po polsku, bo mówimy wewnętrznie, używamy sformułowań po angielsku, Digital Driven Powerhouse for the Game Changers, czyli takich osób, takich firm, które chcą być o krok przed rynkiem, którzy tworzą innowacje, budują nowe pomysły, i potrzebują najlepszych specjalistów, praktyków, którzy im doradzą elastycznie wspólnie z nimi, stworzą po prostu różnicę na rynku. I my w takich tematach się bardzo dobrze czujemy, specjalizujemy i uważamy, że w tym obszarze dostarczymy największą wartość naszym partnerom. Prowadzimy bardzo dużo rozmów, widać ruch na rynku, zainteresowanie wielu mniejszych, większych firm, mniejszych, większych zespołów. My przede wszystkim poszukujemy firm, które się wyróżniają. Ludzi, którzy mówiąc kolokwialnie wychodzą ponad ten tłum.
Jest to dla nas bardzo istotne, bo naszym celem są globalne rynki, więc tam musimy się wyróżniać, tam konkurujemy też z najlepszymi. I mówiąc bardziej konkretnie, interesują nas firmy przede wszystkim usługowe, pracujące z nowoczesnymi technologiami IT. Często szukamy takich niszowych technologii, uzupełniających nasze kompetencje, czy rozwijających nasze kompetencje. Takie firmy, które się specjalizują w jednej z dziedzin, które uznajemy za dynamicznie rozwijające się. I to jest przede wszystkim obszar fintechowy, e-commerce'owy i healthcare'owy. My rozmawiamy ze spółkami, czy z zespołami mniej więcej od 40 do 50, od 40, 50 do około 200 osób. To jest dla nas najbardziej interesujące, to są tego rozmiaru są najbardziej interesujące dla nas podmioty. I takie podmioty, czy takie firmy, które mają klientów zagranicznych. Rozglądamy się zarówno w Polsce, Europie centralno-wschodniej, ale również w Ameryce Łacińskiej, bo chcemy być bliżej strefy czasowej, czy w strefie czasowej, która jest bliższa naszym klientom w Amerykach, bo tam też mamy, tam mamy w ogóle oddział i tam mamy sporo klientów. I też w Ameryce Łacińskiej i w tej części centralno-wschodniej widzimy też bardzo dobry potencjał, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast, więc Value Logic, akwizycja czy inwestycja w Value Logic jest konsekwentną realizacją tych założeń. To jest firma bardzo podobna do nas, do SoftwareMindu w wielu wymiarach. Od samego początku, dlatego myślę, że znaleźliśmy wspólny język, dlatego udało się zamknąć tę inwestycję. Zarząd i cały zespół, jak sama nazwa wskazuje, Value Logic skupia się na dostarczeniu wartości klientom. Pomaga im się transformować cyfrowo, budując dla nich szyte na miarę rozwiązania. Więc znakomity zespół programistów, projektantów, menadżerów produktów, specjalizujących się w budowie takich kluczowych rozwiązań, głównie dla branży e-commerce. Tworzą rozwiązania dla takich renowowanych brandów jak marek, jak na przykład Zalando, Immobilien Scout czy Tier. W chwili obecnej spółka zatrudnia ponad 80 osób, czyli wpisuje się bardzo dobrze w ten przedział, o którym wcześniej mówiłem. Siedziba główna jest we Wrocławiu, mają również biuro w Niemczech i rynek niemiecki jest dla nich głównym, czy w ogóle dach, czyli Niemcy, Austria i Szwajcaria jest dla nich głównym rynkiem działania. To, co dla nas było jeszcze też interesujące, my powiedzmy w tej części Polski nie mieliśmy do tej pory biura, mamy biura w pięciu innych lokalizacjach, więc to daje nam również dostęp do bardzo ciekawej grupy talentów, która jest powiedzmy zgromadzona w tej aglomeracji wrocławskiej. Jeżeli chodzi o całą grupę, to SoftwareMind jest częścią tej grupy. W SoftwareMindzie mamy w tej chwili około 480 osób. W całej grupie jest to, Aileron jest to około 780 osób. Mamy dwa obszary. SoftwareMind zajmuje się częścią usługową, natomiast pozostałe dywizje w ramach Ailerona skupione są na rozwoju produktów. Zarówno w obszarze usługowym, jak również w obszarze produktowym widzimy bardzo dobre perspektywy na rozwój. Aileron jest notowany na giełdzie, więc my nie podajemy dokładnych prognoz, jeżeli chodzi o cyfry, o budżety na kolejne lata, ale to, o co Pan wcześniej pytał, pandemia spowodowała w branży IT otworzenie się wielu klientów na modernizację, unowocześnienie swoich systemów, które używają na co dzień do dostarczania swoich usług czy produktów klientom. Jeżeli chodzi o usługi, to już mówiłem, o software mind, bardzo dobre perspektywy, ten rynek bardzo dynamicznie rośnie. Mamy plany, powiedzmy, na kolejne 5 lat, jak chcielibyśmy się rozwijać organicznie, jak również poprzez akwizycje. Natomiast jeżeli chodzi o część produktową, to część pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży udziałów w SoftwareMind wpływa do Aileron i Aileron wykorzysta te środki na rozwój swoich produktów i tutaj Aileron głównie skupia się na dwóch branżach, na branży finansowej. I jeżeli mówię branżę finansową, mam tu na myśli duże instytucje, duże banki, ubezpieczycieli czy firmy leasingowe. Ale również jest ta branża, o której wcześniej mówiłem, hotelarska, gdzie uważamy, że
po tym okresie pandemicznym nastąpi odbicie i my będziemy wdrażając rozwiązania, które ułatwiają gościom hotelowym komunikację z hotelem zdalną, bukowanie, zarządzanie swoją wizytą i dostęp do multimediów wtedy, gdy jesteśmy w obiektach, to uważamy, że w tamtym obszarze się również odbijemy. Natomiast jeżeli chodzi o obszar fintechowy, finansowy, to tutaj mamy kilka linii produktowych, również w tym obszarze cyfrowym, czyli kanałów cyfrowych, takie jak bankowości mobilne, internetowe, kanał, produkt, który nazywamy, rozwiązanie, które nazywamy Live Bank, czyli takie specjalizowane rozwiązanie, takie jak właśnie teraz używamy do komunikacji Zoom, ale dedykowane dla instytucji finansowych, tak żeby można było w tym wirtualnym okienku zdalnie załatwić wszystkie sprawy i obsłużyć klienta takiej instytucji finansowej, również go pozyskać, ale zdalnie, z wykorzystaniem kanału wideo, czatowego, wymiany dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Więc te środki przeznaczymy na rozwój na przykład Live Banku, gdzie chcemy przejść z modelu takiego on-premise, którym wcześniej mieliśmy, do modelu stricte SaaS-owego, ale również planujemy wykorzystać te środki na pozyskiwanie, na akwizycję rozwiązań, które uzupełniają naszą ofertę. Przede wszystkim my się rozwijamy. To jest dla nas najważniejsze, żeby wykorzystać ten moment, w którym klienci coraz bardziej doceniają kanały elektroniczne, do tego, żeby w jak największym stopniu zwiększyć skalę instalacji naszych produktów, skalę świadczonych usług. Więc patrząc rok do roku, widzimy, że po tych kilku pierwszych miesiącach, że ten trend, który obserwowaliśmy pod koniec, czy powiedzmy w drugiej połowie zeszłego roku, czyli taki trend wzrostowy, powiększenie zainteresowania klientów właśnie tego typu rozwiązaniami, on jest kontynuowany. Nie widzimy żadnych przeciwwskazań do tego, żeby cokolwiek się miało w tym zakresie zmienić. Więc 2021 uważamy, że będzie równie dobry dla nas jak 2020. No i ten trend wzrostowy będzie kontynuowany. Ja wiem, że opowiadam trochę na okrągło, pan by może chciał usłyszeć o liczbach, ale tak jak powiedziałem, o cyfrach i liczbach, ale tak jak powiedziałem, ze względu na to, że jesteśmy spółką, Iron jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie, no tych prognoz nie publikujemy.